Witamy wszystkich ponownie, a z nami specjalny gość, mistrz Europy Juniorów 2015, świetny gracz bilardowy, który popisywał się przed chwilą niesamowitymi zagraniami na stole telewizyjnym, Krystian Ćwikła. Witajcie go gorąco. Witam bardzo serdecznie. Będę miał przyjemność komentować pojedynek grupowy pomiędzy Adrianem Borowcem a Mateuszem Cholewińskim. Mam nadzieję, że wysokie breaki dopiszą. Zawodnicy życzyli już sobie powodzenia, dobrej gry. I Adrian Borowiec otworzy nam partię numer 1. Tak, pamiętajmy, każda partia jest ważna. Gramy tylko do 2 frame'ów, także każdy strzał jest na wagę złota. Zobaczymy, czym popisze się Adrian Borowiec, ponieważ wiemy, że to bardzo dobry gracz. Tak, widzimy, mimo że jest Adrian bilardzistą z zawodu, to jednak profesjonalne snookerowe rozbicie. Ja po 4 bondach na górę stołu. Za dużo do gry nie zostawił. Zmuszony Mateusz wykorzystać tam czerwoną z lewej strony trójkąta i ponownie bardzo dobre odprowadzenie wili białej na górę stołu. No i mamy tutaj tradycyjną batalię taktyczną na początku frame'a. A przypomnijmy, że Adrian gra pojedynek z Mateuszem Cholewińskim, młodym talentem z Rokietnicy. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Potencjał jest, tylko teraz ciężko trenować. No i zagwozdka tutaj ma Adrian Borowiec. Jedyną kulę tak naprawdę taką do wbijania pozostaje mu ta czerwona z naszej perspektywy po prawej stronie, blisko bandy. Nie jest ona niestety łatwa. No, możemy tylko przypuszczać, co miał na myśli Adrian w tym zagraniu. Prawdopodobnie chciał delikatnie musnąć z lewej strony, z naszej perspektywy, tą kulę czerwoną i odprowadzić białą do góry. No, ale widzimy, że nawet najlepszym czasem zdarzają się błędy. No, ale nie można zaprzeczyć faktowi, że trafił bilę. Pierwsza wbita bila w tym pojedynku. Środkiem łzy, no. Czego chcieć więcej, tylko niestety nie ten kolor bili. A przypomnijmy, że... aktualnym rekordem w białych bil w łuzie przez 2 frame'y to 8 białych w łuzie. Ten rekord padł w czasie pojedynku grupowego na poprzednim turnieju. Zawodnicy wbili 8 razy białą do łzy w 2 frame'ach. Czy ten rekord zostanie pobity na tym turnieju? I mamy pierwszego w tym meczu breaka. Na razie jest to jeden. Trochę niedokładne wyjście do bili czarnej. No a jak mam być szczery, to myślę, że na tej czarnej zauważyła presja breaka maksymalnego.
Tak, dokładnie. Myślę, że w głowie już tam mogą mu delikatnie świtać, że na Eurosporcie już w tym momencie pojawiałby się licznik na dole. A komentatorzy na swoim fanpage'u napisaliby Max Alert. A tutaj nic z tego. Ale jeden punkt dopisany do wyniku, 9-0. Adrian musi odrabiać straty. O proszę. Czyżby zawodnicy startowali w nowej konkurencji? Tym razem już drugi strzał, w którym Bila nie zahaczyła żadnej kuli, mimo że czerwone nie były zasnukerowane. Mamy dwie takie próby już. Czy padnie nowy rekord w tym meczu? A trzeba przyznać, że młody zawodnik z Rokietnicy radzi sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o walkę taktyczną. Teraz ładne wbicie. Tak, zdecydowanie zmusił tutaj Adriana do dwóch fauli. Na razie dwie czerwone, bardzo ładnie środki mu zbite. Oj, niestety. Drobna niedokładność i fauluje, przesuwając bilę czerwoną palcem. No takie błędy się zdarzają, zwłaszcza tym najmłodszym zawodnikom, jeszcze gdzieś tam nie do końca skoncentrowany. Świetna szansa teraz przed Adrianem Borowcem. Układ rozproszony. Problemem może być to, że czarna i różowa nie idą właściwie do żadnej łuzy, co może utrudniać budowanie wysokiego podejścia. Ale pozycja do niebieskiej świetna, no i bardzo dobry kąt na rozbicie czerwonych, które posklejane na środku stołu. A Adrian decyduje się po prostu wbić, ale ta taktyka nie zadziałała i Adrian nawet nie trafił. Blisko cały czas jest nasz kolega Mateusz. Widać na razie, że bijanie czerwonych jest zdecydowanie jego mocną stroną. To trochę podobnie jak w przypadku poprzedniego juniora na stole telewizyjnym, Marcina Jezierskiego, także wbijał te czerwone, ale brakowało dołożenia kolorów i Krystian wykończył tutaj zawodnika. 10-letniego zawodnika. Tak, no na szczęście udało się, ale na pewno mój przeciwnik jeszcze wiele może w tym sporcie osiągnąć. Widać młody talent jak na 10-letniego zawodnika. Naprawdę bardzo dobra, skuteczna gra i jeszcze dużo przed nim. Bardzo się cieszymy, że tacy młodzi zawodnicy przyjeżdżają ogrywać się z najlepszymi na nasz turniej. Ale wiemy jedno, że Krystian na pewno ma rezerwy i może nam jutro pokazać pełnię swoich możliwości. Miejmy nadzieję, Krystian, co powiesz o swojej grze dzisiaj. Wiesz co, tak, dzisiaj może troszkę nie zaszalałem niestety. Za dużych breaków nie porobiłem, musiałem trochę przyzwyczaić się do stołu. Ale jutro szykuje się naprawdę batalia. Moim przeciwnikiem będzie znany karambolista Mateusz Robiński. Także mam nadzieję, że sił mi wystarczy, doświadczenia, precyzji. No na pewno będzie to bardzo emocjonujący mecz. Wszystkich kibiców na pewno zapraszamy. Będzie to dobre widowisko. A już teraz bardzo ładna widowiskowa banda ze strony Adriana Borowca. Takie rzeczy lubimy oglądać. Takie rzeczy bardzo nas cieszą. Czy będzie druga próba? Nie, tym razem gra do środka. Nie, to była próba snookera, tutaj bardzo dobrze za żółtą, nie widzi żadnej czerwonej. Mateusz będzie musiał już zagrywać od bandy. Tak,
widzimy w tym momencie, jak doświadczonym zawodnikiem jest Adrian Borowiec, mimo że mógł próbować jakichś tutaj dzikich wbić, to zdecydował się na taktyczną, bezpieczną, odstawną, no ale fauluje niestety Mateusz dosyć pechowo, trafia w czerwone, lecz niestety po kolejnym zetknięciu z kulą biała trafiła do środkowej łzy. No i zastanawia się, Adrian zastanawia, ma dwie możliwości w tym momencie, może ustawić białą bilę w tym polu D i sam zagrywać, albo może oddać zagranie Mateuszowi, jeżeli oceni, że sytuacja na stole nie jest zadowalająca i nie będzie chciał się podejmować tego układu. Zastanawiał się długo, co chce zrobić i zaraz zobaczymy efekt jego pomysłów. Odrzucił wszystkie za i przeciw i zaraz popatrzmy. No, można to nazwać skuteczną, jak najbardziej odstawną. Nie zostawił żadnej kuli do wbicia. Jest ta jedna czerwona, aczkolwiek jest ona bardzo ciężka. Decyduje się na nią Mateusz. No, niestety. Drugi faul. A jeżeli popełni się trzy faule, kiedy widzisz wszystkie czerwone, to przegrywa się frame'a. Także musi uważać teraz zawodnik z rokietnicy. No ale można powiedzieć, Adrian doświadczony taktyk, można powiedzieć, włosy stracił na rozgrywkach taktycznych. Widzimy na razie, że w tym meczu poziom odstawnych stoi naprawdę na wysokim poziomie. Poziom gry taktycznej może zadowalać. Adrian Borowiec zdecydował się w tym momencie na zaatakowanie tej czerwonej. Niestety stół jest dość wymagający, także takie zagrania kieszenie nie tolerują. Musi postarać się następnym razem bardziej. No i widzimy też poprawne, taktycznie zagrane ze strony Mateusza. Próba wbicia z jednoczesną odstawną w wypadku właśnie, gdyby nie powiodło się wbicie tej czerwonej. Nie zostawia nic do gry. Adrian zmuszony jest prawdopodobnie znowu do zagrania odstawnej, wysłania dokładnie białej na górę stołu. Próbował tam najprawdopodobniej zostawić ją gdzieś w okolicach bili żółtej, niestety zahaczył o rancik bili łzy środkowej. No i ponownie jak w poprzednim zagraniu przy czerwonej wybiera taki sam wariant Mateusz. Bardzo wolne na razie tempo tego pojedynku. Miejmy nadzieję, że zawodnicy się rozkręcą. A na razie oglądamy walkę taktyczną, połączoną z pojedynczymi próbami wbicia. Na razie wynik 23-10 dla tego bardziej doświadczonego i ogranego z zawodników. Tak, myślę, że możemy się tutaj spodziewać jeszcze dalszej części meczu po Adrianie. Wysokich breaków, przypomnijmy, jest to medalista Mistrzostw Europy Juniorów wielokrotny, bodajże dwa razy srebrny, raz brązowy. Sukcesy te odnosił w Holandii. W roku bodajże 2011, no teraz niestety różowa nie trafiona do łzy środkowej. Ciężko stwierdzić, co wpłynęło na to, że Adrianowi nie powiodło się to zagranie. Być może właśnie to presja związana z grą na stole telewizyjnym. Oczy całego świata zwrócone na ten właśnie pojedynek.
pewno informacja o tym, że pojawi się na stole telewizyjnym Adrian Borowiec, wywołała poruszenie wśród fanów i wszyscy zacierali ręce na ten pojedynek. Teraz trudna sytuacja przed Adrianem, bo nie ma nic do wbicia. Prostego oczywiście. I próbuje. Myli się, ale grał raczej, żeby odprowadzić białą na dół stołu, co robi. Ale prawdopodobnie wystawia czerwoną do prawej narożnej łuzy. Niestety chybił Mateusz tą kulę czerwoną, która znajdowała się pod prawą narożną kieszenią. Być może powodem tej pomyłki było to, że zmieniał decyzję w czasie mierzenia. No ale to jeszcze jak nabierze doświadczenia, to wszystko się ułoży. Miejmy nadzieję. Tak jest to. Jest to niestety dość częsty błąd w przypadku początkujących zawodników, czy to bilardowych, czy snukerowych. Pamiętajmy jednak, żeby podchodzić do każdego zagrania w 100% pewni tego, co chcemy zrobić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Powinniśmy wstać, złożyć się do zagrania jeszcze raz, przemyśleć wszystko. Ajajaj, tak, drogi Arku, wydaje mi się, że to presja związana z tym stołem telewizyjnym chyba, no bo ciężko wytłumaczyć takie błędy Adriana. Nietrafiona czerwona w kieszeni. No, być może Adrian musi się przyzwyczaić do stołu telewizyjnego. Dawno nie startował w turniejach i być może wyszedł z wprawy grania na stole telewizyjnym. Miał już okazję kiedyś, ale ostatnio miał przerwę w grze i być może to było powodem pomyłki. No i jest w końcu ta upragniona czerwona. Dawno już Mateusz nie miał okazji do zapunktowania przy stole, no ale niestety znów nieprecyzyjne wyjście na kulę kolorową. Niedokładne wyjście na czarnym. Był zmuszony zagrywać tą niebieską przez cały stół po przekątnej. No i niestety nie udało się. Ta sztuka bardzo ciężka była ona. Krystianie, jako kolega z drużyny Adriana, czy masz może wiedzę o najwyższym breaku Adriana? Na snookerowym stole? Wiesz co, chwalił mi się kiedyś, że na WP podobno udało mu się 147 zrobić, natomiast na żywo nie mam pojęcia. No i zawiedziona teraz, trochę zawiedziona ta minka Adriana. Niestety czerwona nie przechodzi do narożnej. Będzie musiał się zadowolić tą przy lewej bandzie. Ale trafia to najważniejsze. Ajajaj, niestety biała w czerwoną. Trochę zgubiona ta pozycja. Lecz nie przyjmuje się Adrian. Szybko składa się do kolejnej kuli czarnej. Ona również pada środkiem łuzy. Ma już na koncie breaka 16. Na razie można śmiało stwierdzić, że jest to break tego meczu najwyższy. Niestety pomyłka. Pomyłka ze strony byłego wicemistrza Europy Juniorów. 9 bal. Ale powoli, widzimy wypracowuje sobie Adrian taką przewagę nad swoim przeciwnikiem. No
Można powiedzieć, że robi to w podobnym stylu jak ty tutaj w sobie wypracowywałeś przewagę i nie, już jej nie oddawałeś w żadnym z frame'ów, które oglądaliśmy wcześniej. No, można powiedzieć, że z grupy trzeba po prostu wyjść, a potem dopiero się zaczyna turniej. Dokładnie, może czasem ta gra nie jest jakaś porywcza, nie ma zbyt wiele spektakularnych breaków czy wbić, ale najważniejsze jednak to czasem po prostu powoli punktować, wygrywać te mecze na spokojnie. No wiadomo, że jakby nie poszło w grupie, to też można wyjść, ale z klubu co najwyżej niestety. I dlatego każdy walczy o każdą bilę, bo rozgrywki grupowe to już są emocje. Proszę popatrzeć, że na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną wszyscy już oglądają od fazy grupowej wszystkie pojedynki. No dlatego więc czemu nie oglądać Brisbane Open od fazy grupowej? Bardzo, bardzo dobra rozrywka na weekend, myślę. Nad jeziorkiem, przy piwku, można sobie oglądać najlepszych z najlepszych w poznańskim snookerze i polskim. Fantastyczne teraz przetoczenie Adriana. Ma już na koncie 6 oczek w tym breaku. Pozycja do różowej widzimy jest, ale chyba kąt do końca nie zadowala Adriana, ale fantastyczne wbicie teraz tej kuli różowej. Wycofanie białej na czerwoną. Tak, będzie ona teraz na spokojnie przechodzić do narożnej. Różowa nie powinna przeszkodzić tam w tym, ale widzimy, że wybiera tą czerwoną stojącą najwyżej. Pewne wbicie, dobre też dojście do czarnej kuli. No i może teraz pokusi się o rozbicie tego duetu tam. Niebieska, czerwona, bardzo dobrze skontrolowane to wybicie. 20 oczek już na swoim koncie ma Adrian. I widzimy, zapowiada się na najwyższego breaka dnia w tym momencie na Sled Lewzinem. Takie podejścia, takie breaki wypracowuje się podczas godzin spędzonych na stole treningowym. Na pewno sobie tego nie odpuszczał Adrian Borowiec w przeszłości. I dlatego możemy teraz oglądać takie podejścia. Tak, powiem ci szczerze, Adriana już dawno nie widziałem, a było to najprawdopodobniej właśnie spowodowane tym, że Adrian po prostu całymi dniami siedział w poznańskich klubach snookerowych i trenował. Trenował właśnie do naszego turnieju Brisbane Open, żeby wypaść, zaprezentować się tutaj jak najlepiej przed naszymi widzami i kibicami, którzy licznie przybyli do klubu na ulicy Karpiej 10, żeby wspierać, dopingować swojego zawodnika, swojego ulubieńca Adriana. 36, już w breaku. Jest to bez wątpienia w tym momencie break dnia. Fantastycznie, fantastyczne bicie idzie dalej. Adrian jak burza, można powiedzieć. 37. Dobre wyjście do różowej. Teraz pewne wbicie. No i cóż, Arku, zostaje najprawdopodobniej banda do środka. No nie widzę innego rozwiązania, a wszyscy chcemy, żeby ten break kontynuował Adrian, żeby trwał jak najdłużej. A i może dwie bandy? Aj. Oj, 43 na swoim koncie. Adrian, słyszymy liczne brawa. Adrian podziękował swoim kibicom za takie oklaski. Ale Mateusz się nie poddaje, wiadomo, zawodnicy z Rokietnicy nigdy się nie poddają. Duża strata, ale on walczy. Mateusz potrzebowałby chyba kilkanaście snookerów, ale on się nie poddaje. Zobaczyłem,
godziny treningu nie poszły na marne w wykonaniu Adriana. Tak, właśnie dla takich breaków się trenuje godzinami, dla takich breaków się żyje. Adrian na pewno jest dumny z tego, co właśnie wbił, co właśnie osiągnął. Ale Mateusz jest, trzeba powiedzieć, jak na swój wiek bardzo sprytnym i dojrzałym zawodnikiem, gdyż nie pozwala, nie oddaje tego frame'a i gra na przeczekanie, aby Adrian trochę wybił się z rytmu po tym podejściu bajecznym w jego wykonaniu. Chce trochę wybić z rytmu swojego rywala. Zdecydowanie myślę, że taką taktykę przyjął. Czy to się okaże skuteczne? Zobaczymy już za chwilę. No ale zasnukerowany Mateusz, no i to jest raczej nadobicie młodego gracza w pierwszym frame'ie. No i koniec, Mateusz tym razem się już poddał. Uznał, że nie ma sensu dalej grać. No i mamy zwycięstwo Adriana w tej partii. Widzimy, że doświadczenie jednak przechyliło szale na stronę bardziej doświadczonego, zdecydowanie bardziej doświadczonego i starszego też przede wszystkim Adriana Borowca, utytułowanego już jakże bilardzisty z Poznania. A jeszcze tylko pozostaje zawodnikom skorygować ustawienie bili zielonej i brązowej. Pytanie, czy zauważą to w porę? Chyba nie. Chyba szykuje się na... Tak, zapowiada się na to, że jednak w takim zestawieniu zawodnicy zdecydowali się rozpocząć tę partię drugą. A my lubimy oglądać. Nikt nie lubi przecież monotonii, prawda? Taki dziki snooker. Arku, ile jeszcze im dajemy czasu, zanim się skapną? No, zaczynamy liczyć w minutach. Widzimy, że Mateusz cały czas trzyma się swojej taktyki. Próbuje non-stop atakować czerwone. Próbuje tam powoli breakami uciekać Adrianowi. Na razie niestety nie idzie to po jego myśli. I jeszcze trochę precyzji brakuje temu młodemu, jakże zawodnikowi z rokietnicy. Może teraz Adrian się zorientuje, jeśli chodzi o ustawienie bil kolorowych. To może być ten przełomowy moment dla tej partii. Ja myślę, że Adrian jest po prostu tak skoncentrowany na budowaniu breaków, że nawet nie interesują go sprawy poza wbijaniem bil. No widzimy jaki turniej Brisbane Open przynosi zawodnikom nerwy, jak bardzo skupieni są na grze, na tym, żeby po prostu ta gra ich szła dobrze, że nie zauważają właśnie takich czasem pomyłek w ustawieniu. Bill. Obawiam się, drogi Arkadiusz, za chwilę naruszą bilę brązową i już nigdy nie dojdę do tego, że stały one niewłaściwy sposób, ale... Cóż, no może tak to miało wyglądać, może tak miało to być. Tego nie wie nikt. No ale w takich sytuacjach nasz turniej może przyciągnąć fanów teorii spiskowych. Tak, że ustawiamy wszystkie turnieje pod Wiktora, żeby później wygrywał je po kolei, ale na ostatnim, z tego co się orientuję, Wojtek Sroczyński zdołał powstrzymać Wiktora Zielińskiego w finale. Po bardzo emocjonującym oczywiście pojedynku. Przerwał w końcu tą passę młodego naszego rodzynka.
No i zaczęło się, można powiedzieć. Myślę, że maszyna ruszyła. Adrian Borowiec dorwał się do stołu. Zobaczył szansę na wbicie kuli czerwonej. Precyzyjnie wyszedł na niebieską. Tak jest, ona również ląduje w kieszeni. Mamy już 6 punktów w tym breaku. Teraz takie tylko delikatnie przytoczenie na tą czerwoną. No i zobaczymy. Jeżeli uda się dobrze wyjść na kulę numer czarną z odpowiednim na kulę czarną z odpowiednim kącikiem, może uda się rozbić ten trójkąt czerwonych, ale niestety nie powiodła się ta sztuka Adrianowi. Tutaj ponownie patrząc na ustawienie czerwonych, zapowiadają nam się bilardowe szachy. Tym razem no, dość dziwna decyzja Mateusza. Wydawało się, że powinien odprowadzać białą zupełnie w drugą stronę stołu, a on tutaj taktycznie chińskiego snookera ustawia Adrianowi. Być może zobaczył, że Adrian nie ma zbyt długich palców i to chciał wykorzystać. Widzimy, jak delikatnie muska te czerwone, znajdujące się o kilka metrów od niego w momencie zagrania. I po raz kolejny myślę, dobrze odstawił Adrianowi. Ciężkie zagranie teraz przed nim, jednak próbował wbijać tą czerwoną do narożnej do końca. No, ale niestety nic z tego nie wyszło, no i myślę, że zaobserwujemy chwilę trochę takich właśnie snookerowych szachów. Dobry pomysł ze strony Mateusza, niestety niezbyt precyzyjne odprowadzenie białej bili. I zostawia znowu tą kulę czerwoną do środka, ale myli się Adrian. Jak tutaj warto zauważyć, że Adrianowi widocznie na razie nie leżą środkowe łzy. Zdecydowanie wyższą skuteczność prezentuje na strzałach do kieszeni narożnych. Czy zgadzasz się ze mną? Tak, zdecydowanie. Myślę, że każdy bilardowy laik obserwujący nasz mecz jest w stanie to stwierdzić. Ale teraz blisko był Mateusz bicia do czerwonej, do łzy środkowej. Prawdopodobnie może być to spowodowane, drogi Arku, tym, że na przykład Adrian ćwiczył longi tylko do ust narożnych. Zapomniał o środkowych na treningu, prawda? No, ale przed chwilą nastąpiło przełamanie, jeśli chodzi o wbijanie do środka. No, można było widzieć, że teoretycznie łatwa bila, ale wiadomo, że kiedy chce człowiek się przełamać, to żadna bila nie jest łatwa. Dokładnie, ale nie odstępuje cały czas Mateusz od swojej taktyki. Próbuje cały czas zbudować tego breaka stupunktowego, zaczynając najpierw od bili czerwonej. Niestety ona jak na złość nie chce wpaść do kieszeni. Widzimy trochę go, to zaczyna frustrować. Ciekawe, ale czy skuteczne? Nie dość skuteczna ta odstawna ze strony Mateusza. Adrian Borowiec ma tutaj, tak widzimy, czerwoną do wbicia do narożnej. No i chyba nie wyhamował wystarczająco, żeby widzieć na wbicie tą kulę niebieską do środka. Deklaruje zaliczenie kuli niebieskiej, ale pytanie, czy będzie to na wbicie? Nie, będzie to odstawna z uprowadzenia właśnie białej na górę stołu, najbardziej popularna odstawna, bo też najprostsza i najbardziej skuteczna. Ależ ciekawy pomysł miał Mateusz tutaj na zagranie tego. Być może próbował dwie naraz,
No i tutaj skuteczna odstawna, bo Adrian nie widzi praktycznie żadnej, nie ma żadnej łatwej czerwonej. A skakać, przypomnijmy, skakać w snookerze nie wolno. Chociaż w tym meczu widzieliśmy już delikatne zmiany zasad. Więc może zawodnicy także ustalili, że można jednak skakać. Kto wie? Tak, tak, zdarzało się to nieraz, ale teraz mieliśmy najpierw fantastyczne bicie Adriana przez cały stół, następnie no trochę chyba nerwy zjadły naszego przyjaciela. I czarnej kuli nie udało się posłać do kieszeni. I zaczyna Mateusz tutaj powoli punktować na początku jeden. Z delikatnym cofnięciem na niebieską. Oj, do końca jednak próba. Myślałem, szczerze powiedziawszy, że będzie próbował ją wtaczać delikatnie do środka arku, co to na to. No tutaj można zauważyć jeszcze delikatny brak doświadczenia, błąd decyzyjny spowodowany być może pochopnością. Być może to było właśnie powodem tej pomyłki. A Adrian spokojnie sobie punktuje na razie, ale nie tym razem. Proszę Państwa, zaparło nam dech w piersiach. Do klubu wchodzi mistrz Polski amatorów z 2012 roku, Mateusz Robiński. On także będzie grał w turnieju. Zapraszamy jutro na fazę pucharową. Tak, tak. Nie dosyć, że mistrz Polski amatorów z 2012 roku to jeszcze jakże znakomity karambolista, z którym już jutro będę miał przyjemność zmierzyć się w fazie pucharowej. Przywitajmy tutaj Mateusza. Mateusz, przywitaj się. Witam serdecznie wszystkich widzów. Tak, Mateusza specjalnie na waszą prośbę zaprosiliśmy do naszego studia. Będzie nam gościł tutaj i pomagał w komentowaniu tego ciekawego pojedynku. No Mateusz, opowiedz może, jak przygotowywałeś się do tego turnieju. Zapisałem się wczoraj. Decyzja była podjęta na dniach dosłownie. Nie wiedziałem, czy w tym turnieju zagram, dlatego nie przygotowywałem się do niego specjalnie. Czuję przez to, że Krystian jest faworytem w naszym meczu, ale co mecz pokaże, że nic nigdy nie wiadomo. No bratobójczy pojedynek, jak się czujecie przed tym pojedynkiem? No kiedyś był bratobójczy. Oczywiście pozdrawiamy naszych kibiców z Warszawy, jakże gorąco. Jeżeli jakiś tutaj z Warszawy mamy, proszę odezwijcie się, napiszcie do nas na Facebooku lub odezwijcie się drogą mailową. Maila nie pamiętam. Świetne wbicie młodego zawodnika. Być może teraz właśnie jest ten moment, w którym postraszy doświadczonego Adriana. Tak, no myślę, można powiedzieć śmiało, że Mateusz powoli rozkręca się tutaj, rusza nam w tą partię. 5 punktów już na jego koncie. No, takie troszkę nonszalanckie zagranie. Ale nie zostawił zbytnio nic do grania Adrianowi. A jednak słyszymy te brawa kibiców wiernie tutaj zebranych, żeby wspierać Adriana. Bardzo dobre zagranie. Precyzyjne wyjście na kulę niebieską. Jak to mówi Emil Paliwoda, myślę, że mógłby spróbować swoich sił w neurochirurgii. Jest na tyle precyzyjnym zawodnikiem. Myślę, że śmiało mógłby tam aspirować. A ja tutaj zacytuję inny tekst pana Emila, że chłopak ma papiery na grę.
Ale warto zauważyć fakt, że brązowa wróciła na swój nominalny punkt. Tak, tak. Tym razem jednak zawodnicy zorientowali się. Brązowa powróciła. Ale tak jak przypuszczałem, Jarku, no niestety już zawodnicy prawdopodobnie nigdy nie dowiedzą się o tym, że taki błąd na początku powstał, że źle ustawili zieloną i brązową. Już nigdy do tego nie dojdą. Gadu, gadu, a Adrian wraca do stołu, bardzo dobrze rozproszone, zarówno czerwone, tak i kolorowe, więc okazja na zakończenie tego meczu już w tym podejściu. A przypomnijmy, że Adrian w poprzednim frame'ie zrobił naprawdę wysokiego breaka. Witał tutaj w studiu kolejny znakomity zawodnik, Adam Stankiewicz. Tak, kapitan drużyny na Mistrzostwo Europy Juniorów. Ależ ładnie teraz Adrian Borowiec. Różowa kula ląduje w buzie środkowej. Znośne też, myślę, można powiedzieć, wyjście na czerwoną. Tą spośród tej trójki najbardziej wysuniętą na lewą stronę. Ależ fantastycznie. Ale kontynuuje cały czas tego breaka. Jeszcze szybka piątka z fanami. W międzyczasie widzimy, jakim rozchwytywanym zawodnikiem jest Adrian. Fani nie opuszczają go na żadnym kroku. No, Adrian jest... bardzo lubi swoich fanów, gdyż nawet w czasie meczu przybija z nimi piątki. W czasie breaka to naprawdę jest ewenement na skalę światową. Można powiedzieć, że Adrian ma koncentrację Napoleona, potrafi skupić się na wielu rzeczach naraz i robi to dobrze. Zatrzyma się na breaku 29. Pytanie, czy Mateusz jeszcze zechce walczyć? Oczywiście, ta młoda krew, on się nigdy nie poddaje. Przypomnijmy, że właśnie zawodnicy z Rokietnicy nigdy się nie poddają, a Mateusz takim zawodnikiem jest. Na pewno będzie walczył do końca, teraz mierzy kąty, jak tutaj wyjść z tego snookera postawionego przez Adriana. Świetnie, ale to tutaj pechowy faul, no szkoda tego młodego zawodnika. Adrian bezlitosny wykłada zieloną i za chwilę dokończy dzieło i ziści się piękny sen Adriana. Być może spełnią się jego bilardowe marzenia, wyjdzie z grupy na snooker Brisbane Open. Wystarczy, że dobije już kilka bil, które zakończą marzenia młodego zawodnika z Rokietnicy. Gra jeszcze na czas, widzimy, Adrian tutaj zastanawia się, próbuje wyprowadzić z równowagi Mateusza takimi decyzjami. W końcu jednak zdołał się na zaatakowanie tej niebieskiej do narożnej.
Widzimy mocne pociągnięcia, mocne piórkowania i fantastyczne bicie środkiem muzy. Dużo też rotacji wstecznej. No co tutaj dużo mówić, ewidentnie ten strzał był pod publikę dla swoich fanów wiernie zebranych na trybunach i wokół sali. Klaski zebrane naprawdę głośne. Jak najbardziej nie widzicie tutaj, bo trybuny są ustawione za kamerą, ale uwierzcie mi, no naprawdę tyle ludzi to dawno już tutaj w Poznaniu nie było. Nawet na meczu kolejorza. Adrian zapisał się do turnieju i pierwszy raz zostały wykupione bilety do ostatniego miejsca na sesję grupową. Tłumy fanów zebrały się specjalnie dla tego gracza. No i teraz bardzo dobrze również Mateusz Cholewiński wychodzi po dwóch bandach, zaliczając tą kulę żółtą. No i teraz, Mati, jedziesz. To jest twój czas, to jest twoja szansa. Bliziutko niestety, ale za blisko nie płacą. I w tym momencie Mateusz rzuca ręcznikiem, podaje Adrianowi rękę. Kolejny pojedynek zakończony wynikiem 2-0, tym razem na korzyść Adriana Borowca, a my widzimy się już po reklamach.